Siemano moi kochani, dzisiaj drugi dzień targów i oczywiście debiutów. Witam was ponownie. Dzisiaj, jak widzicie, dzisiaj latam z firmą USN, moim drugim strategicznym sponsorem. Za to bardzo dziękuję tej firmie. No co, dzisiaj przejdziemy, dowiemy się co tam dalej słychać u ludzi. Powiem wam, że trochę jestem taki zmęczony po wczorajszym dniu. No i mam taką fajną rzecz. Mam takiego spajkiego, który mnie uratuje. Żadna przetreningówka, energetyk bezcukrowy. Na zdróweczko. Pijemy. Lecimy dalej. Siemanderko. USM Poland, Grzegorz Łukasz z tej strony, a ze mną pani dietetyk z Poznania mówi. Dzień dobry. Jeszcze my się w ogóle nie zapoznaliśmy, miło mi jest, jestem Łukasz. Zadałem wcześniej pani pytanie, czy pani lubi aspartana, tak? Tak. Ale żeby była też kofeina, tak? Tak. To mam dla pani takie małe cudowne do próbowania z mojej firemki. Ale umówmy się, okazjonalnie. Okazjonalnie, do spróbowania, degustacja. Jasne. Smakuje pani lub nie smakuje? Jaki jest zapach, wiecie dlaczego? Dobry, niezły. Bez cukru. Ze mną dziś nasz polski IPB Elite Pro Jacek Ratusznik. Jacek. Nasz pierwszy polskarnik. No właśnie. Płynę mi ksywę Polczek, ale dzisiaj jestem Spajki. Dzisiaj mam ksywę Spajki, a zaraz się dowiecie dlaczego. Dzisiaj reprezentujemy firmę USM Poland i sklep stacjonarny Super Express. Wbijam do konkurencji, do kolegi i zapytanie. Jacku, na pewno na ten moment bardziej uwielbiasz aspartana, co nie? Bardziej to popierasz, podejrzewam, że kofeiny też, więc mam takie małe co nieco, takie tacko dla ciebie, żebyś skosztował i ocenił, czy jest dobry, czy nie dobry, czy się smakuje. Zobaczymy skład najpierw. Nie zakleiłem do końca. Dobra. To najważniejszy jest smak tej frazy. Dokładnie. Tylko co tutaj mówi. Bardzo dobry, nie jest słodki. Co mam kłamać? Dobry. Dobry. Szczęście, dobry. Jak taki zawodnik, jak pro potwierdza, że dobry, więc bawimy się dalej. Trzymajcie się. Ja piję całego do końca. O właśnie, nagraj go. To na Jacek. I na drugi złapałem turbo żonę, czyli panią Violettę Tomczuk. Jej mąż jest bardzo medialny, teraz ona chce być bardzo medialna, oczywiście żartuję. Mówię to za nią. Pani Violetko, preferuje pani aspartana? Nie. Szkoda. A kofeinę? Tak. No, mam dla pani coś taki mały smakołyk do spróbowania. Prosiłbym tylko o małą ocenę. Proszę, jest taki mały spike. Z konkurencyjnej firmy jesteśmy na tle Relief Farm, ale ja by pani mogła skosztować, potwierdzić, czy jest dobry, czy nie dobry, ocenę dać. No to lecimy. No, do dna. No. Od 1 do 10? 9. Dzisiaj znowu wbiłem na stoisko Bedas, tutaj do chłopaków, bo widzę, że po wczorajszej imprezie parki popalone razem z trampkami, chłopaki źle wyglądają, mówią, że potrzebują trochę kofeiny, więc mam dla nich małe co nieco, żeby skosztowali. Panowie, ja mam dla was takiego fajnego spajka, energetyczny napój, jest on bezcukrowy, z dodatkiem kofeiny. Poprosiłbym tylko o małą ocenę. Jestem z firmy konkurencyjnej, nie wiem, czy chcecie ocenić dobrze czy źle. Wasza opinia. Na zdrowie. Dzięki. To drugie ciebie. Bardzo dobry smak, ile muska, język i kubki smakowe. Dobra, to teraz możemy przyjechać piątkę, nie? Dzięki panowie i na krótko. Siemanko moi kochani, jestem na stoisku w elitarni w naszym kraju. Wbijam do chłopaków, bo wczoraj byli chyba na imprezie, chyba popalili mocno trampki, źle wyglądają, mówią, że długa trasa dzisiaj przed nimi do domu, więc mam dla nich małe co nieco aspartana w połączeniu z kofeinką, moim kochaniem z mojej firmy USM Poland, mam takie małe co nieco, spike, proszę skorzystaj. Ocenę proszę. Dziękuję bardzo. Powiedzcie, czy dobry, czy chujowy. Na zdrówko. Zdrówko.
Smakowo rewelacja. Wszystko zajebiste. Od 0 do 10? 12. Ja. Pięknie, dobrze tak polowa. Na zdrowie. Kurde, to miało być zdjęcie, dobra. Siemandero. Jesteśmy na stoisku Gorilla Wear. Już po raz drugi. I powiem wam tak. Koledzy są strasznie słabi po wczorajszej imprezie. Podobno już popalili trampki na parkiecie i mówią, że dzisiaj nie mają mocy. Więc ja przyszedłem na ratunek i ich poratuję. Moi kochani, mam dla was fajny produkt z mojej firmy. Chciałbym was poradzić, że słabo oglądacie. Jest to energetyk pod nazwą Spike. Jest tam zero cukru, jest na aspartanie, jest kofeinka. Chciałbym, żebyście spróbowali i ocenili, czy jest dobry, czy niedobry, czy wam smakuje. Wygląda rewelacyjnie, także czas degustować. Proszę. Gdzie? Na zdrówko. Lepszy od Mojeta, nie? No to wystarczy. To jest wszystko. Cieszy mnie bardzo, jak taka porządna firma mówi takiej rzeczy, no to chyba moi kochani powinniście być zadowoleni. Smak. Bardzo dobry. Ze mną mój kolega. Siemanko, siemanko. Witam cię serdecznie. Koleżko, spadł ci cukier dzisiaj czy nie? Chyba spadł. Potrzebujesz kofeiny? Potrzeba. Cieszy mnie bardzo. Mam dla ciebie mały surprise taki do skosztowania. Zgłoszmy osy, czy jest dobry. Ocena, o kurde, ty podobny. Zobacz, ja tu robię. Zobacz, podobny. Ty, co podobny. To za gość? Kurwa, masz, dobre. Kościół powie ci dobre, niedobre, czy mam listą dzienię, to chyba ci jak już zgodzi. No jak? Ocena od 0 do 10. Dobry. 8. 8, żeby wiesz, jak samo zachwyt nie wpaść. Dobra. Siemanko moi kochani, dalej się bawimy. Mam dla was mały supras, jest ze mną trochę znana postać w naszym świecie sportowym. No brzydko nazwa, Big Motherfucker. Przedstawiam wam. Jest koleżanką czy dziewczyną? Dziewczyną. Czasem nam się koleżanka może imię? Karolina. Bardzo nam miło, ja się nazywam Jacek Łukasz. Jestem ambasadorem marki USN. Widzę, że byliście wczoraj chyba na krakowskim rynku, dobrze potanciliście. Nie, ja nie. Ja musiałem wracać do Bielska Białej. Ale zwiększenie jest, a mam coś dla was fajnego. Chciałbym, żebyście skosztowali naszych spajków energetycznych, bezcukrowych. Jest trochę kofeiny. Myślę, że wam poprawię humor. Okay. Małe takie co nieco ode mnie. Raz na koleżanki, proszę. I dwa. O kurde, gdzieś ty, co ja tu robię? Kurde, nie wiedziałem. Widzisz na okleili mnie, no kurka. Proszę, skosztujcie, ocencie. Okej, okay. Czy was nie? Dziękujemy. Że to jest taki energet z witaminami. Tak, jest. Mocno zwitaminowany. Ocena od 0 do 10. Bardzo dobry. No, smakuje jak Red Bull praktycznie. No. 10. Także... 10, a ty? 10. No ja też daję 10. Polecam. Czyli razem 20, dobrze. Jest 20. No, dzisiaj znów dziennikarz. Znowu mnie dopad teraz na innej arenie. Dobrze, musimy się łapać, bo tu jesteśmy. Wujaszek mówi, że dobrze się czuje, ale chcemy jeszcze poprawić humor. Kolega jest z firmy konkurencyjnej, ale się zgodził na degustację. Mam tu dla niego do zaoferowania naszego energetycznego spajka bezcukrowego. Mam taką fajną magiczną torbę, z której właśnie coś tam wylosuje fajnego. Prosiłbym cię kolego o ocenę, czy smakuje, czy nie. O, i bezcukrowy. Bezcukrowy. Bardzo. O kurde, pa, widzisz? Bardzo dobrze. Kurde, ale mnie reklamują, stary, widziałeś? Pierdziele, no. Super, dziękuję, chłopaki. Dawaj go. Jak smakuje, jak tradycyjny energetyk, to będzie już wystarczająco dobrze, bo bardzo lubię, a energetycznie to wiesz, jak to jest niekofejne. Jadro by musiał być. Albo i tła? No, w smaku standardzie. Od 0 do 10? No jak energetyk, no. Dobra, tak czyli jak, 8. Tak jak, nie wiem, Tiger, no. No to dobrze, cieszy mnie. Dobre. Najważniejsze, że ci smakuje. Najważniejsze, że jest bez cukru. Tak, no. Dokładnie, o. Opa, po raz kolejny Mariusz Bałaziński. Ziemka. Tester od wczoraj. Testujemy. Mariusz, ja mam dla ciebie trochę kofeinki bezcukrowej. To dobrze, bo na drogę się przyda. Dobrze, proszę, poczęstuj się, skosztuj. Chciałbym otrzymać od ciebie opinię, bo na tym mi najbardziej zależy. Znaczy, że mam teraz skosztować? Tak. To kolega, musisz mi dać drugą na ten, dam do auta. Dam nawet dwie, jak chcesz. No. Od 0 do 10? 9,5. Brawo. Dziękuję. A wiesz dlaczego? Bo to powinno być już tutaj wykute. No, też tego bym chciał. Siemano, moi kochani. Wbiłem na konkurencję, dosyć spaka. Zaproponować coś ciekawego mojemu koledze, który jest na redukcji, ale naprawdę mocny, bo za tydzień pierwszy start. Za dwa. Jest nim to
Piotr Borecki. Witam wszystkich. Wczoraj się nie mogłem złapać tak naprawdę, bo uciekał, mówi, że... Bo chciał mnie nakarmić pączkami. No właśnie. Dzisiaj jestem ja w formie ambasadora USM Poland. Nie ma nas tu na targach, ale jestem ja. No i chciałbym, żeby Piotr skosztował naszego napoju bogów. A wiem, że może, bo jest tu asparta na dużo i kofeinki. Piotruś, proszę, na zdrówko, proszę o cenę. Bardzo dziękuję. Na pewno ocena będzie. Od razu mam pić? Żeby nie wykopało? No dobra, nie będzie. Oczywiście testujemy. Mam nadzieję, że dojedziesz do domu. Znaczy pobiegniesz już, nie będziesz szedł. Na pewno, zero. Zero, zero. Proszę sprawdzić. Nie jest, jest, zero. Dobra, jest. Pół grama chyba jest sugar. Dobry smaku, natomiast ja staram się ogólnie unikać napojów energetycznych. Nie piję też, w ogóle w życiu nie piję kawy, ale na takich targach z pewnością się przyda. No to wiesz, cieszę się, że ci smakowało, do zobaczenia i powodzenia na zawodach, bo to jest ważne. I zdrówka. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Panko, moi kochani, żegnamy się w tym momencie już po debiutach. Zakończyła się impreza, wszystko było fajnie. Kolega z teamu walczył srebro. Cieszę się bardzo. Co, do zobaczenia, do następnych zawodów. Pozdrawiam was, do usłyszenia, hej!